Ja pamiętam, jak oni się poznali, ja pamiętam reakcję Bartka, jak oni się poznali. To było w ogóle niesamowite, bo ja pamiętam Bartka, który był gdzieś tam na rozdrożu życiowym, który był, który nie wiedział, co będzie z nim w przyszłości, jak będzie wyglądało jego życie. No i co najważniejsze, no jak Bartek mi zaczął mówić o Ewie, no to powiedziałem, wow, tam iskrzy. Mówisz, kurczę, sam pójdę zagadam do tej Ewy, skoro to jest taka fajna babka, nie? Nie będę mówił do kamery, co on mi tam mówił o Ewie, ale było pięknie i ja uznałem, że to jest to właśnie, czego Bartkowi potrzeba.